Witam Cię w drugim odcinku cyklu SKS – Skuteczne kształtowanie sylwetki. I dzisiejszy temat to dobry trening. I co to znaczy dobry trening? Widzę czasami osoby oczekujące efektów sylwetkowych, ćwiczące na 50-60%, notorycznie skracające treningi albo korzystające na przykład z telefonu niejednokrotnie dłużej niż właśnie sam trening. I tak naprawdę tak można trenować dla zdrowia, dla umiarkowanej kondycji albo dla zabicia czasu. I to też jest bardzo fajne. Szczere gratulacje za to, bo każda aktywność tak naprawdę jest lepsza od jej braku. Więc gratuluję, ale jeżeli oczekujesz efektów sylwetkowych, to musisz dać siebie więcej. Okej. 7:30, poranna kawka. Tak, dlatego jest zawsze ze mną i lecimy. Tak naprawdę po treningu trzeba czuć wewnętrznie, tak w środku, że ten trening był dobry, że daliśmy z siebie naprawdę dużo. Czuć na drugi dzień właśnie ból potreningowy, tak zwane zakwasy, choć tak naprawdę z kwasem mlekowym to nie ma nic związku, tylko jest to taka potoczna nazwa. Boli nas, nie bolą nas właśnie zakwasy, czyli nie boli nas ten kwas mlekowy, który wypłukuje się już po kilku godzinach po treningu, tylko bolą nas mikropęknięcia naszych mięśni spowodowanych właśnie treningiem. To tak na marginesie. A wracając do tematu, trzeba skupić się właśnie na technice, być zadowolonym z treningu. Oczywiście w przerwach można sobie porozmawiać z osobami współtrenującymi, bo tak naprawdę to moim zdaniem jest istota klubu, żeby był ten kontakt, ale jak już przyjdzie czas na tę serię, czyli wyznaczony mamy 60 czy 90 sekund, ja na przykład często po każdej serii zerkam sobie właśnie na zegarek z sekundnikiem. I jak już przyjdzie czas, to od razu lecimy i robimy każdą kolejną serię, każdy kolejny obwód w ten sposób, jakby to był ostatni obwód w naszym życiu. No i poleciałem. Dobra. Chodzi o to, żeby się skoncentrować na każdej serii. Ogólnie trzeba dać z siebie 90% swoich możliwości, zapłacić pewną cenę z góry i oczekiwać efektów. No i oczywiście później je dostawać. To takie moje przemyślenia po latach przetrenowania. I teraz pytanie, czemu 90%, a nie 100 albo 120, jak jest czasami takie przekonanie. I tu płynnie przechodzimy do tematu, że więcej nie znaczy lepiej. Okej. Każdy plan treningowy, aby był skuteczny, musi zawierać zaplanowany wzrost obciążeń, tak? Czyli obciążeń, no czasami będzie to właśnie ciężar, czasami będzie to ilość, objętość, czyli ilość serii, powtórzeń, albo coraz mocniejsze obwody. Po prostu każdy plan musi zawierać progres. Czyli należy zastosować takie stopniowe przyzwyczajenie naszego organizmu właśnie do tych przeciążeń treningowych. Nazywa się to akumulacją i w zależności od celu będzie to ciężar, właśnie objętość treningu albo wydolność, intensywność, tak? Jak będziemy chcieli zwiększyć właśnie wydolność. Więc tydzień po tygodniu robimy coraz więcej
przyzwyczajając nasz organizm. I teraz, jeżeli wszystkie inne aspekty właśnie związane z kształtowaniem sylwetki, jak regularność, dieta, regeneracja będą robione dobrze, to po każdej jednostce treningowej nasz organizm przygotowuje się właśnie na następny trening i odbudowuje się z nadmiarem. Czyli jak idziemy na trening i mamy spadek tej wydolności, to widzimy właśnie na tym wykresie, to nie odbudowujemy się do stanu zerowego, tylko odbudowujemy się na trochę więcej. Nasz organizm spodziewa się kolejnego treningu i mamy więcej energii przed następnym treningiem, niż gdybyśmy go nie zrobili tego poprzedniego, tak? I teraz, jak trening jest za mocny w stosunku do regeneracji, do czasu też regeneracji, tak? Do właśnie tych naszych zachowań po treningu, to wchodzimy w stan przetrenowania. Nie zdążymy się odbudować nawet do zera, zaczniemy trening za szybko lub właśnie zaniedbując inne aspekty i mamy spadek efektów, mamy spadek motywacji i stan właśnie przetrenowania, ale o tym będzie w kolejnych odcinkach SKS, więc przechodzimy dalej. I teraz, jak piekarz upiecze chleb, to wystawia go na półkę do sklepu, oferuje, żeby inni mogli go kupić. Oczywiście, jeżeli sam wiesz jak to zrobić i masz na to czas, no to możesz to zrobić sama i nie kupować. Więc, jeżeli masz pojęcie, jak ułożyć sobie dobry plan z zaplanowaną akumulacją, to zrób to i zdobywaj efekty roku w 6 miesięcy. A jeżeli nie, to zapraszam Cię właśnie do współpracy. Personalne plany treningowe, szablonowe plany treningowe i szkoleniowe treningi na siłowni i również trening grupowy. Stacjonarnie i online. Lecimy. A jak podobał Ci się materiał, coś Cię zainteresowało, a z pewnością tak jest, jeżeli jeszcze to oglądasz, bo to już trochę trwa, to skomentuj, zachęć innych właśnie do obejrzenia tego materiału i przyczyń się do poprawienia ich efektów. A na pewno tym samym pomożesz też autorowi i dasz mu inspirację właśnie do dalszych odcinków SKS i wtedy autor podzieli się swoim doświadczeniem na kolejne tematy i wszyscy zyskamy na tym. Ok, więc śmiało, trzymaj się progresu. Do zobaczenia.